Czwarta edycja budżetu partycypacyjnego to dobry moment na analizę i podsumowanie poprzednich edycji. Nie tylko projekty, które wygrały głosowanie, doczekały się swojej realizacji. Wykonywane są także inne inwestycje w oparciu o listę zadań budżetu obywatelskiego, które sukcesywnie z roku na rok zmieniają oblicze miasta. Wiele chodników, placów zabaw, skwerów czy też innych obiektów to ważne elementy miejskiego krajobrazu, które wcześniej nie miały szans na realizację. W latach 2013-2017 wykonano już ponad 150 różnych inwestycji na łączną kwotę przekraczającą 50 milionów złotych. Tak było na przykład ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, które mimo że nie wygrało w ogólnomiejskim głosowaniu, to ze względu na sygnalizowany od lat problem wybudowano. Ponadto wykonano bardzo wiele projektów dotyczących remontów chodników, traktując to jako część normalnych zadań miasta. Warto też przypomnieć, że wiele projektów na listach dzielnicowych i ogólnomiejskich było niedoszacowanych i wymagało poszerzenia zakresu. Chodzi tu między innymi o plac Drzymały czy skwer przy ulicy Wałowej. Jak podkreśla Pani Prezydent trudno jest stworzyć nową infrastrukturę w oderwaniu od otoczenia. Przykładem jest właśnie plac Drzymały, który mimo pierwotnych szacunków w wysokości 200 tysięcy zł zakończył się niemal trzykrotnie wyższą kwotą w realizacji. Wśród zadań, które zgłoszono do budżetu, a które zrealizowano w ostatnich latach, to często pojawiające się inwestycje związane z budową bądź też rozbudową chodników, budową monitoringu wizyjnego czy też wiatr przystankowych, to również projekty zrealizowane, które nie wygrały w głosowaniu. Przypominamy, że trwa właśnie głosowanie w czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Od 2 do 15 października świdniczanie mogą oddać głos korespondencyjnie, internetowo bądź tradycyjnie w lokalu wyborczym. O szczegółach dotyczących projektów, okręgów wyborczych i sposobu głosowania można przeczytać na stronie www.glosuj.swidnica.pl lub na naszym portalu tvts.pl.